Mam ci do coś fajnego do po! Powiedzmy, nie? Dawaj, te młody takie nieruchliwe! Słuchaj no! Ale żebym powiedział o tych fajnych dziewczynkach, nie? Te czternewski fajnie, nie? O tym miesiączkowaniu, ja lubię takie tematy, bo to sprawa w biegernie ważna! Co mi to jakieś lewaki gadać, jak ja, co ja mam mówić, nie? No wiech tu coś! Panie Januszu, ja widzę tę sprawę w nieco innym świetle, nawet bym powiedział, że w zupełnie innym świetle. Właśnie! Powiedziałbym, że widzę tę sprawę w zupełnie innym świetle niż pan Janusz. Co, że dziewczynki to po czemku? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że według spin doktorów kampanię wyborczą zaczyna się bardzo ostro. Na przykład ja powiedziałam, że nie chcemy idów, edałów, nie chcemy... Ni europejskiej. I tego typu narracja jest potrzebna na początku, a później trzeba zgrywać normalsa. Dlatego ja na przykład nigdy nie mówię nic o Konfederacji Grzywawickiej. Logopeda mnie uczył Grzywawickiej. Dlatego, żeby ukryć moje ultrakatolstwo i żeby ludzie myśleli, że jestem normalny, fajny, słabość od piwa. No! A wy robicie... Pani spokojnie, Januszu! Spokojnie, krewat ci się rozwali! Panie Januszu! Panie Januszu, powinno być dokładnie odwrotnie niż to, co pan robi. Na samym początku zgrywać cwaniaka, a później normika. Już prosiłem, czy nie mógł się pan... Janusz... Ale nie! Czy pan Janusz nie mógł się powstrzymać z tymi tematami? Czy po co o tych dziewczynkach? Ja jestem sobą! Nie jakiś młody dupek przez wypera mi sprowadzony! Nie będzie mi gadał o czym mam mówić, nie? Ja jestem człowiek... Ja nigdy nie musiałem w życiu pracować, bo mój bogaty ojciec chemik mnie i moją siostrę ustawił do końca życia. Może ja nie wiem, co się dzieje dookoła, ale wiem jedno. Jak dziewczynki mam 14-13 lat, pierwsze miesiączki, pierwsza krew, to są już zdatne do wiadomo, nie? No, Kościół to mówił, Watykan to mówił, tylko lewacka Unia Europejska o tym nie wie, nie? No tak, ale po cóż o tym w ogóle mówić? No to ważna sprawa. O niskich podatkach, o tych, żeby był... A to uruchamiacie tak ten słynny protokół 2%. Ja się bardzo lękam o wynik wyborów. Ja obiecałem na TikToku, że będzie jaki protokół 2%? Że co? Zaraz jak tylko Konfederacja albo cokolwiek, co nazywamy się wolnościowcami czy cokolwiek tego typu, dostaje szansę na dwucyfrowy wynik wyborczy albo przynajmniej 7 lub 8%, to odpalacie protokół 2%. Wszyscy o tym wiedzą, tylko chyba wy o tym nie wiecie. Jakbym wiedział, że ten cały wypra taki jaja zrobi, zamiast ciebie, to ja bym wybrał... To co? To ja bym wybrał nowego przyjaciela, który ma kochonew, czyli Brauna. To byśmy mieli 30% na pewno na starcie, gdybyśmy drugą siłą w kraju. Z Braunem jest jeszcze więcej kłopotów niż z wami, panie Januszu. Braun jest wielkim liderem, jeśli chodzi o szuryzm, udawanie, że leki nie działają, a pseudoleki działają i że PiS buduje bunkry pod lotniskiem CPK, żeby nas wszystkich wytruć jakimś tam chemitrails. Ja nie wiem nawet, o czym on mówi. Ja się zgadzam, jeśli chodzi o ultrakatolstwo, ale nie wolno o tym publicznie mówić. A te obsesje na temat tego watykańskiego wieku, dawnego inicjacji kopalnej, to jest już absolutnie niedopuszczalne podczas kampanii wyborczej. Wiek zgody! Którym ja na TikToku utrzepałem, żeby było 8%, oczywiście. Wiek zgody powinien być 12 lat, nie? Ale ja nie mogę cię do tej waszej geografii tej całej na G przystąpić. No G. Bo ja do mnie nie wypada, bo ja miałem tam 20 kobiet, 40 dzieci. Ja się nie mogę posłamać w katolicy. No wiem. A poza tym uważam, że wolny rynek powinien rozwiązać każdy problem. Każdy przedsiębiorca powinien mieć dostęp do 14 pensji. Ja też tak uważam. Ale nie, ale tak, znaczy ja też tak udaję, że uważam, ale tak naprawdę to jestem za ultrakatolstwem, a
problemy ekonomiczne tak naprawdę mnie zwisają, jak kilo kitu na agrafce. Bo się na tym nie znasz! Ale ja w przeciwieństwie do pana Janusza prowadziłem sklep z Płoną. A ja nie! A wy tylko sprzedawaliście gazetkę i udawaliście Barbarę w Buonafiori. No, ja tam poznacie czasem... włoski, to tam wymyśliliście taką babę, co nie lubi facetów, czy tam lubi, nie, co bab nie lubi, no. Dobra, nieważne! Czy można by zrobić tak, żeby nie uruchamić przedwcześnie protokołu 2%? I kiedy tylko minie czas wyborów, możecie dowolnie mówić o macicach dziewczynek i o miesiączkach dziewczynek. Mnie te tematy absolutnie nie interesują, ale możecie mówić tylko po wyborach. Ja zaklinam was, panie Januszu, zaklinam, bo ja chcę zostać tym całym władcą. Dobrze, teraz idę i zostać spółkę Skarbu Państwa, bo przecież wiadomo, że nie dadzą ministra, ale chociaż spółkę Skarbu Państwa. Spoko, to co? Teraz idę na konferencję prasową, mam umówioną z dziennikarzami, będę mówił o dziewczynkach. No ale to jest właśnie... To! Panie dziennikarzu, jeśli chodzi o macicę 14, tu uważam, że ona jest w pełni, prawda, już gotowa do takich różnych...